Podczas rozmów sprzedażowych wiesz już, z kim należy rozmawiać. Dzisiaj z kolei dowiesz się, o czym z tym kimś należy rozmawiać. Zapraszam. Prawdopodobnie prowadzisz cykl sprzedażowy, który mógłby być przynajmniej o połowę krótszy. Przynajmniej tak mówią liczne badania u naszych amerykańskich przyjaciół. Wynika to przede wszystkim z tego, że rozmawiasz na etapie sprzedażowym nie z tym, z kim trzeba. Natomiast jeśli zaczniesz od właściwej osoby, możesz ten proces znacząco skrócić. Mało tego, już nawet wiesz, od kogo zacząć, bo mówiliśmy o tym z Robertem parę odcinków temu i link do tego odcinka gdzieś tutaj będzie nam się pojawiał. Natomiast pojawia nam się tu drugi problem. Jeśli już wiemy, z kim rozmawiać, to bardzo często nie wiemy, o czym rozmawiać z tymi wszystkimi osobami, które nam w procesie sprzedaży się pokazują. I właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać z, proszę Państwa, przed Wami Robert Lipiński i Tomasz Ciosek. Dzień dobry, witam Was wszystkich. Cześć Tomek. Czołem, Robercie. No właśnie, jak to jest, powiedz mi, Robercie, przecież już wszystko wiemy tak naprawdę. Wiemy, jak prowadzić spotkanie, wiemy, jak robić z niego notatki, wiemy w ogóle, z kim spotykać. A teraz się okazuje, że my nie wiemy, o czym z nimi rozmawiać. No wiesz, to jest całkiem często spotykana sprawa, nie? No bo przynajmniej mi się zdarza rozmawiać z ludźmi, mówię, słuchaj, dotrę do tego prezesa i co? I co ja mu powiem? Co ja mam z nim do powiedzenia? Przecież ja w ogóle nie mam z nim punktów wspólnych do rozmowy. Moim partnerem do rozmów jest przecież zakupowiec, bo ja po prostu sprzedaję różne rzeczy do firmy. Tak, to potwierdzam, że tak wielu sprzedawców myśli. Nie wiem, czy tą anegdotę opowiadałem, ale zacznę od niej. Jak kiedyś miałem okazję pracować z jednym klientem, no taka całkiem spora firma, zatrudniałem ponad 250 osób, całkiem spory dział sprzedaży, ugruntowany od wielu, wielu lat, pracujący właśnie do czasu, zanim zaczęliśmy pracować głównie na działach zakupów. No i na jednym z pierwszych warsztatów taka informacja zwrotna od tych, nazwijmy to, starych wyg sprzedażowych, którzy już wszystko wiedzą. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i naprawdę bardzo fajni ludzie swoją drogą, ale na początku mieli takie podejście, ale Robert, no my mamy w tym nawet w swoim telefonie numery telefonu tych wszystkich prezesów firm, które my obsługujemy, ale o czym my mamy z nimi gadać? Nawet jak jesteśmy na spotkaniach z naszym tam szefem zakupów, to my jak widzimy prezesa, to czasami uciekamy do salki, bo po co nam, że tak powiem, gitarę zawracać, nie? Tak jest. Padnie, tu będzie czegoś wymagał, może bombę wrzuci i wyjdzie. I wyjdzie. Lepiej nie ryzykować, lepiej unikać. Mamy tutaj swojego pana z działu zakupów, czy panią z działu zakupów i jest okej, nie? Jak ona ma potrzebę, to dzwoni. Dokładnie. I teraz to, co powiedziałeś na początku, to, że ten cykl zakupowy trwa dłużej, to jest jeden z elementów i tak jest, ale też jest drugi, że efekty tej sprzedaży mogą być zupełnie inne. Dlatego, że kiedy sprzedajemy przez osoby nie te, do których powinniśmy byli docierać, to być może sprzedajemy nie to, co byśmy mogli sprzedać i nie na warunkach, które moglibyśmy zaproponować. W związku z tym ma to ogromne znaczenie. Ale o czym rozmawiać? No właśnie, powiedzieliśmy sobie już w tych tam dwa odcinki wcześniej chyba, czy dokładnie nie pamiętam ile, że mamy te dwie role, czyli sponsor i power sponsor. Tak jest. I tego się trzymają. Która, jak w międzyczasie słyszeliśmy z komentarzy oficjalnych i nieoficjalnych, kojarzą się, no niejednoznacznie nazwijmy to. No ale cóż, taką mamy nomenklaturę w tej metodyce i w sumie chyba będziemy się jej trzymać, bo... Tak, ja myślę, że będziemy się jej trzymać z jednego powodu, dlatego że ta nomenklatura, nazwijmy to, jest bardzo pojemna. Znaczy właśnie chodzi o to, że my mamy tutaj dwie kategorie graczy. Możemy powiedzieć, że mamy dwie kategorie interesariuszy, jak tak ktoś jest. To gdzieś w komentarzu napisał, które charakteryzują się czymś zupełnie innym, mają zupełnie inne oczekiwania, potrzeby, cele, a w ramach tych kategorii mamy naprawdę wiele różnych stanowisk. Bo właśnie tu warto zaznaczyć, że my nie mówimy o rolach w firmie. My mówimy o rolach, które przypisujemy danym osobom w naszym własnym procesie sprzedaży. Dokładnie. I w tym, na co mamy wpływ, tym, gdzie mamy kontrolę. Dokładnie tak. W związku z tym, jeśli już mamy tych sponsorów i power sponsorów i wiemy już, z kim chcemy pracować, możemy podać taki zaraz jakiś przykład, przykładowe role, przepraszam, przykładowe stanowiska możemy zaraz podać. Ale poczekaj, to na końcu. Jakbyś mógł najpierw scharakteryzować, czym w ogóle jest rola sponsora, od niego byśmy zaczęli może, w całym tym naszym procesie, co jest dla niego ważne i tak naprawdę o czym my mamy z nim rozmawiać? No więc krótko mówiąc, sponsorem możemy nazwać osobę, która jest zainteresowana tym, aby poprawić coś
nazwijmy to, ze swoich operacyjnych obowiązków. Mhm. Czyli osoba, ze swojego poletka po prostu. Tak. Osoba, która jest sponsorem, najczęściej ma nad sobą kogoś, kto czegoś od niej wymaga. Mhm. Albo kogoś, kto oczekuje jakichś celów, które ta osoba zrealizuje. I w związku z tym ta osoba dostaje właśnie jakieś poletko. Sprzedaży, marketingu, HR-ów, logistyki, nie wiem, no różne obszary w firmie, mm-hmm. prawda? Produkcji, różne obszary. I teraz ta osoba, która jest sponsorem, ona będzie zainteresowana tym, żeby sobie to operacyjne swoje poletko uprawiać lepiej, coś poprawić, żeby z kolei zrealizować te cele, które są postawione jej przez tą osobę, która dla nas w tym przypadku będzie power sponsorem. Tak. Dodajmy, że ona te cele, które ma postawione, chce realizować w jak najprostszy sposób, jak najmniejszym swoim wysiłkiem. Tak. No i najczęściej tak jest, chociaż to też trzeba z tym uważać, bo niektórzy na przykład mogą lubić pracę dla pracy i mogą mieć tak ugruntowaną sytuację w firmie, że pewne usprawnienia czy optymalizacja może być paradoksalnie czymś, co tą osobę osłabi, więc na to trzeba bardzo uważać. Natomiast tu jest, zaraz powiem, czego, jak poznać power sponsora i czego on może oczekiwać, natomiast podam tu jeszcze jeden element, który jest pewną pułapką. Bo jeżeli my to wszystko wiemy, to jako sprzedawcy nam się wydaje, okej, no ale no zaraz, skoro mam produkt, mam usługę i wiem, że moja usługa pomaga temu sponsorowi, to może to power sponsor. I tu zaczyna się, moim zdaniem, bardzo dużo problemów sprzedawców, które powodują, że ten cykl zakupowy trwa dłużej o te 50%, o którym powiedziałeś na początku, dlatego że próba sprzedaży do osoby, która finalnie nie podejmuje decyzji, a jest zainteresowana, żeby pewne rzeczy u siebie usprawnić, kończy się bardzo często tym, że albo to trwa zbyt długo, albo wręcz na koniec dnia nie sprzedajemy. Dlaczego? Ponieważ jeśli sponsor jest przez nas traktowany jak power sponsor, to na koniec dnia okaże się to, co w którymś sposób już pisaliśmy, że on i tak będzie musiał z tym pójść do zarządu. Czyli tu taka jedna rzecz, która już jest pewnym hintem. My ze sponsorem jako sprzedawcy powinniśmy rozmawiać tylko i wyłącznie w jednym celu, żeby nas doprowadził do power sponsora. No to ja ci tutaj zrobię małą przerwę. A przy okazji musimy poznać jego poletko, żeby wiedzieć, czy jesteśmy w stanie pomóc mu zrealizować cele, które są mu postawione przez power sponsora. Okej, okay, teraz słucham. To ja mam taką zagwozdkę. Myślę, że z dość dużym przybliżeniem możemy powiedzieć, że sponsor zna swojego szefa, power sponsora najczęściej, trochę lepiej od nas. I czy to nie jest tak, że jeśli my ze sponsorem dogadamy sprawę, która pomoże mu pokonać przeszkody, które on ma na swojej drodze, żeby zrealizować cele postawione mu przez jego przełożonych, czy to nie jest tak, że jemu, jak będzie na tym zależało, to on lepiej przekona swojego przełożonego niż my, którzy jesteśmy kompletnie z zewnątrz, do wdrożenia tychże? No i widzisz, i tu nie chodzi w ogóle o przekonywanie. Bo jeżeli zaczniemy przekonywać, to nie będziemy robić tego, o czym od samego początku mówimy. Ja myślę, że tu odpowiedzią na to, co powiedziałeś, znaczy to jest w ogóle super intuicja. Taką intuicję ma większość sprzedawców. Coś. Tylko, że nie umawialiśmy się na to. Tylko, że jest inne pytanie. To, że on zna lepiej power sponsora, to się w ogóle to nie dyskutuje. Tylko jest pytanie, czy on lepiej ode mnie, czy od ciebie sprzedawco, czy osoba, która zajmuje się sprzedażą, będzie potrafił lepiej dowiedzieć się, czy ten twój produkt, czy ta twoja usługa będzie pasowała do tej firmy. Inaczej mówiąc, czy lepiej sprzeda niż ty. Na koniec czyli lepiej wiadomo, odpowie ostatecznie na potrzeby power sponsora. Mhm. No które i teraz są inne, które do drugiego remu. Dokładnie. No właśnie, bo jeżeli mówimy sobie, że sponsor jest zainteresowany tym, żeby sobie operacyjnie poprawić, bo ktoś postawił mu cel, no to power sponsor z kolei po pierwsze te cele wyznacza. Tak. W związku z tym power sponsor myśli o trochę innych rzeczach. Dla power sponsora istotne będzie, nie wiem, jakie moja firma będzie miała przychody, jaki będzie zysk, jaka będzie marża. To są rzeczy, które interesują power sponsora. Mhm. Będzie go interesowało na pewno to, czy on wydając na coś pieniądze, na jakikolwiek projekt, będzie miał zwrot z tej inwestycji. Jaki to będzie zwrot? Tak zwane ROI, tak, czyli Return on Investment.
po jakim czasie ten zwrot uzyska, to jest dla niego bardzo istotne. Z punktu widzenia sponsora to może nie być aż tak istotne, albo to może nie być aż tak kluczowe w podejmowaniu decyzji. Co będzie dla niego istotne, jeżeli chodzi jeszcze o power sponsora? Power sponsor najprawdopodobniej, jeżeli jest właścicielem bądź prezesem firmy, bądź osobą w zarządzie, ma pewne cele osobiste, które wynikają z pewnego, znaczy z rozwoju firmy, którą zarządza bądź którą prowadzi. No te cele osobiste nie są celami sponsora. Tak? Nie wiem, on może chcieć kupić apartament w Hiszpanii, bo chce wykorzystać koniunkturę, że teraz można coś kupić. Może chce kupić jacht, może cokolwiek. Tak? On pewne cele osobiste będzie mógł zrealizować tylko wtedy, kiedy jego firma będzie prosperowała lepiej. Zgadza się. Kolejna rzecz, o której należy z nim rozmawiać, to również są rzeczy, z którymi, o których nie pogadamy ze sponsorem, czyli w ogóle ekspansja tej firmy. Gdzie ona chce być za kilka lat, jaki jest zaplanowany rozwój, na jakich rynkach będzie operować, a może jakaś akwizycja po drodze się pojawi, może trzeba będzie kogoś kupić, może z kimś się połączyć, może rynek się konsoliduje. O takich sprawach ze sponsorem nie porozmawiamy. No i taka jeszcze jedna rzecz, myślę, że mega ważna, to to, że o ile sponsor może chcieć kupić zabawkę, w cudzysłowie, to power sponsor nie będzie chciał, absolutnie nie będzie chciał wydać pieniędzy na coś, co z jego punktu widzenia nie przynosi wartości. I to są dwa różne światy. Dlatego myślę sobie, że to podejście sponsor, power sponsor, nawet nie myślę sobie, tak jest, to nie jest przypadkowe. Jeżeli rozmawiamy ze sponsorem i celem jest dotarcie do power sponsora, to nie po to, żeby go przekonać do tego, żeby kupił to, co my chcemy sprzedać w cudzysłowie sponsorowi, tylko żeby porozmawiać z nim na zupełnie innym poziomie i być może ta współpraca w ogóle będzie wyglądała zupełnie inaczej, może będzie szersza, może na początku będzie punktowa, ale potem wejdziemy mocniej. Mam przykład takiego klienta, który właśnie pracując przez kilkanaście lat na działach zakupów, nagle zmienił ten, nazwijmy to, paradygmat i jednym spotkaniem na poziomie power sponsora, czyli a tam akurat było tak, że prezes właściciel spotkał się z prezesem właścicielem, otworzyli całkowicie nowy rozdział współpracy tych dwóch firm, które współpracowały ze sobą już od kilkunastu lat. I na początku była to jakaś mała partia, nazwijmy to, zupełnie nowatorskich produktów, a skończyło się tym, że to są dzisiaj partnerzy strategiczni. No proszę. I to widzisz, trzeba do tego celu zmienić kompletnie sposób myślenia. Dokładnie. Tu się nie da znaleźć lepszego produktu, który będzie tańszy, nie wiem, szybciej dostarczony albo coś w tym rodzaju, prawda? Tu trzeba kompletnie zmienić podejście do rozmowy z osobami. No tak, właśnie, i w różnych rolach w firmie. Całkowicie musimy mieć świadomość, że te dwie role są nam bardzo potrzebne. Mhm. Bo z kolei, kiedy zaczniemy tylko i wyłącznie rozmawiać z power sponsorem i nie będziemy chcieli zejść na poziom niżej albo nie zejdziemy na poziom niżej, to też się może to dobrze nie skończyć, dlatego że ta osoba na poziomie sponsora, ta operacyjnie zaangażowana w projekt, ona będzie bardzo potrzebna w tym projekcie, który będziemy chcieli zrealizować z klientem, tak? Czy inaczej. Więc to jest po prostu moim zdaniem bardzo, bardzo komplementarne, ale myślę, że tak przechodząc pewnie do podsumowań pewnych. Myślę, że jeszcze się cofnijmy troszkę, bo cofnijmy. Podsumowania to za moment. A jakbyś mógł jeszcze podać przykłady właśnie takich sponsorów w różnych firmach, od razu powiem naszym widzom, że my nie będziemy tutaj rozwijać pełnej typologii, tylko bardziej pokazać właśnie przykłady tych jakie stanowiska mogą reprezentować sponsorzy lub power sponsorzy, żebyście mniej więcej mieli rozeznanie, o co chodzi, bardziej niż tworzyć pełną tabelę, prawda, żebyście mogli sobie przyporządkować jedno do drugiego. Okej, ja bym to podzielił może na dwa rodzaje firm, bo jeżeli mamy do czynienia z firmami dużymi, korporacyjnymi, ogromnymi koncernami międzynarodowymi, no to oczywiście naiwne byłoby mówienie, że mamy się spotkać z właścicielem Oracle'a na przykład. Tak, to mogłoby być skomplikowane. Nie. Czy na przykład z właścicielem jakiejś innej wielkiej korporacji. Oczywiście im firma jest większa, im bardziej, bym powiedział, korporacyjna i koncernowa, to poziom power sponsora może być na, powiedzmy, na stanowiskach dyrektorskich. I to czasami wystarcza, bo to są osoby, które posiadają swoje budżety, które posiadają swoje odpowiedzialności i mają swoje zespoły, które potem coś realizują. I w takich dużych firmach może się zdarzyć, że naszym sponsorem będzie specjalista, czyli kierownik, project manager, nie wiem, osoba koordynująca produkcję, osoba odpowiadająca na przykład za kontrolę jakości, specjaliści. Specjaliści mogą być dla nas sponsorem, a power sponsorem mogą być dla nas osoby na poziomie takich dyrektorów liniowych.
Jak najbardziej. Oczywiście warto pewnie iść w kierunku wiceprezesów, członków zarządu, bo do takich osób jesteśmy w stanie dotrzeć, nawet jeżeli to są firmy korporacyjne, ale w dużych korporacjach one mogą być niezaangażowane w to, co robimy. I jeszcze druga uwaga, wszystko zależy od tego, co sprzedajemy, jaka jest nasza usługa, czym jest nasz produkt, bo jeżeli nasz produkt czy usługa może odpowiadać elementom strategicznym tegoż tej firmy korporacyjnej, czy tego przedsięwzięcia, to jak najbardziej musimy iść wyżej. Natomiast jeżeli to są rzeczy, czy produkty, czy usługi, które niekoniecznie zmieniają tą organizację całościowo, no to pewnie wystarczy rozmawiać na tych poziomach dyrektorskich i specjalistycznych. Natomiast jeżeli popatrzymy na, bo mamy drugie rozróżnienie. Słucham? Do misiów przejdźmy też. Do misiów, właśnie przechodzimy do misiów. Mamy firmy właścicielskie, ja to tak nazywam firmy właścicielskie, bez rozróżnienia, czy to jest MŚP, czy to jest średnie, czy to są duże, ale mówię o firmach właścicielskich, gdzie jeszcze możemy dotrzeć do osoby, która może być właścicielem i członkiem zarządu w jednej osobie, czy prezesem. Okay. To w tym przypadku sponsorem będzie dla nas dyrektor, a power sponsorem ta właśnie osoba, czyli właściciel lub zarząd, członek zarządu, prezes, wiceprezes. Tutaj bez dwóch zdań nie ma innego, nie ma innej opcji, dlatego że jeśli patrzymy na firmy właścicielskie, ja mam wiele takich przykładów, no to jeżeli ja pracuję nad poprawieniem sprzedaży, to dla mnie sponsorem absolutnie nie będą sprzedawcy. Dla mnie sponsorem może być, a załóżmy power sponsorem dyrektor sprzedaży. Nie będzie tak, dlatego że dyrektor sprzedaży w firmie właścicielskiej ma bardzo blisko kogoś, to tak naprawdę te cele mu wyznacza. W związku z tym dla mnie sponsorem będzie dyrektor sprzedaży, a power sponsorem prezes właściciel. Dla mnie sponsorem będzie dyrektor działu obsługi klienta, a znowu z power sponsorem ta sama osoba. Dla mnie sponsorem będzie kierownik czy dyrektor produkcji, a power sponsorem znowu ta sama osoba. Czyli właściciel, członek zarządu, prezes, wiceprezes. Tak. Tym sposobem dochodzimy do takiej przykrej konstatacji z punktu widzenia handlowca, że w zasadzie dyrektor zakupów nie myśli. Chyba że chcielibyśmy usprawnić proces zakupów i mielibyśmy narzędzia, nie wiem, usługi, produkty, które usprawniały proces zakupów. Czyli bardzo wąsko, tylko i wyłącznie do poprawy tego, co faktycznie na co dzień ten dyrektor zakupów robi, ale nie w takim rozumieniu codziennym, to znaczy, że ja przez dyrektora zakupów sprzedam swoje produkty lub usługi, które działu zakupów bezpośrednio nie dotyczą. Mogę sprzedać, tylko muszę mieć na uwadze, że będę brał udział w postępowaniach. No tak, tak, a to już z kolei nie jest zgodne z tą koncepcją, o której mówimy. I wtedy ten proces może trwać dłużej, bo możemy wziąć udział w trzech postępowaniach, wygrać jedno, a możemy nie wygrać żadnego, a możemy wygrać pierwsze, ale jaka będzie w tym nasza zasługa? Prawdopodobnie będzie to zasługa głównie tego, że daliśmy dobrą cenę i byliśmy tańsi od konkurencji, bo taka jest rola i taki jest cel stawiany przed dyrektorami zakupów. Okej, okay. Czyli drogi Robercie, wygląda na to, że mamy to. Podsumuj to proszę jednym zdaniem i na jakiś taki hint dla naszych widzów. Ja myślę tak, jeśli chcemy sprzedawać swoje produkty i usługi, bazując na podejściu przestań wreszcie sprzedawać, to musimy zacząć myśleć jak power sponsorzy. Czyli musimy oderwać się od tych naszych produktów i usług, a skupić się na tych rzeczach, o których myśli power sponsor. I teraz ja powtórzę te rzeczy. Power sponsor myśli o pięciu rzeczach. Pierwsza rzecz, to są, no ogólnie myśli o rezultatach, tak? Generalnie można było powiedzieć, że z punktu widzenia power sponsora kluczowe są rezultaty tak tego, jego firmy. Tak jest i to jest ważna sprawa, czyli samo staranie się dla power sponsora nie jest wystarczające. Dla niego można się nie starać, ale zrobić wynik. Oczywiście, jeżeli rezultaty będą na poziomie zysku, marży, przychodu, jeżeli będzie szybki zwrot z inwestycji, jeżeli pomożemy mu zrealizować jakieś jego cele osobiste, jeżeli pomożemy mu wyeliminować jego koszty, które dzisiaj ponosi, a one nie przynoszą wartości, jeżeli pomożemy mu zrealizować tą ekspansję czy rozwój, o których on myśli, bo się tego dowiedzieliśmy, to jesteśmy w domu. I super. Czyli myślmy, drodzy nasi widzowie, jak power sponsor, a nie jak właściciel produktu, który chce go sprzedać. Dokładnie tak. I teraz tak, w zasadzie zbliżamy się do końca, natomiast wiemy już jakby z kim o czym rozmawiać, to teraz kolejnym dość naturalnym elementem, o którym będziemy rozmawiali przy kolejnym odcinku, jest opowiadanie historii, bo to one przybliżają tym naszym rozmówcom sytuację, która może mieć miejsce w ich firmie, bazując na doświadczeniach z analogicznych sytuacji w innych firmach.
Tak, możemy o tym porozmawiać w kolejnym odcinku. Tak, więc zapraszamy Was, nasi drodzy widzowie i słuchacze, do kolejnego odcinka. Tymczasem ten kończymy. Kończymy oczywiście wykorzystując hashtag. Przestań wreszcie sprzedawać z polskimi znakami. Tak jest. Zapraszamy do udostępniania naszych materiałów, do zostawiania serduszek, łapek, lajków, wszystkiego co trzeba. No i oczywiście do kolejnego odcinka. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia, cześć. Hej, hej.